Sponsorem PGE GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna. Yeah.
proszę sobie przypomnieć rok temu o tej samej porze po meczu w Gliwicach, co się działo, jakie były nasze odczucia. My to cały czas mamy w pamięci, cały czas to pamiętaliśmy. Ogromny szacunek dla chłopaków za to, że po roku czasu, po takiej historii udało im się zebrać w sobie, spiąć i wywalczyć dzisiaj tutaj w tym małym miasteczku ten awans, który spina naprawdę bardzo, bardzo długi okres w mojej pracy, bo 2 czerwca miną 3 lata, jak odkąd zostałem prezesem. Kamil Kieryś również ma taki okres, podobny okres za sobą, więc naprawdę w tej chwili jeszcze słychać głos drży. Jesteśmy niezwykle, niezwykle bardzo szczęśliwi i na tym zakończymy. Adrian, można powiedzieć, że na twojej ziemi świętujemy dzisiaj powrót do Ekstraklasy. No tak, tak, na pewno tak. Fajnie, że akurat tutaj. To znaczy, na pewno chcielibyśmy wcześniej, no ale fajnie, że tutaj, że akurat powiedzmy u mnie. Co myślę, że odnośnie meczu, to kolejarz postawił dzisiaj wysokie warunki gry. Myślę, mieli swoje sytuacje, ale cieszymy się, że na początku szliśmy bramkę i dotrwaliśmy do końca. Radość jest już wyrażona z kibicami, wyrażona wspólnie z drużyną. Chyba naprawdę zeszło z was takie ciśnienie. Tak, tak, na pewno tak. A myślę, że więcej to kolejna bramka w tym sezonie pierwszej ligi. Dzisiaj chyba można powiedzieć, że najcenniejsza w przedkroju tego całego sezonu, czy jednak może jednak nie? Na ten awans pracowaliśmy cały rok i cała drużyna, więc ja w żaden sposób tutaj nie, ta bramka nie przybliżyła nas. Może dała zwycięstwo, ale cały sezon dzisiaj, cały sezon zapracowaliśmy na to zwycięstwo, na ten awans i to jest najważniejsze. Mateusz, dzisiaj oglądałeś ten mecz z trybun, no, najważniejszy chyba mecz w tym sezonie, oglądany z trybun, no nie jest to chyba najprzyjemniejsze uczucie. To jest masakryczne uczucie, ale dziękuję drużynie, że możemy się dzisiaj cieszyć i zły się cisną do oczu, no to co się... Bez niego wygrywamy. Beze mnie wygrywają, to ja mogę nie grać, jeśli mamy takie chwile przeżywać, to możemy, ja mogę nie grać, ale bardzo się cieszymy z tego awansu. Chyba już taka presja, taki ciężar w końcu z was szedł, co widać po tej naprawdę dużej radości. Siema trochę. Nie ma co nagrywać, nie wiem co nagrywać. Jak jeszcze raz pytanie? Bo... Ten ciężar chyba w końcu zszedł z nas. Jako... Tak, no. Wody, weź tu podpisz. Dalej, zlepisz. To się nagrywa, nie ma problemu. Nie ma problemu. Wszystko jest spontaniczne. Szedł bardzo ciężar, no wszyscy, cały klub i całe otoczenie czekało na ten awans. Wiemy, jakim potężnym kopem do przodu będzie ten awans i trzeba iść za ciosem. Trzeba teraz przede wszystkim świętować, bo to jest sukces wszystkich nas i podejrzewam... Do rana świętujemy dzisiaj, do rana! Nie będziemy dalej oglądać na pewno braci Magdy w bohatowskiej drużynie? Nie wiem, co się wydarzy. Na razie mam kontrakt 1,5 roku, więc ja nie chcę wybiegać w przyszłość. Dzisiaj zrobiliśmy awans z całą drużyną do Ekstraklasy i z tego się bardzo cieszymy. A co będzie w przyszłości, to czas pokaże. Na razie skupiamy się na grze w Bełchatowie. No właśnie, dlaczego w takim razie warto spędzić przyszłą sobotę w Bełchatowie przy Sportowej 3? Chcielibyśmy wszystkimi kibicami u nas też świętować, żeby to było fajnie wszystko zorganizowane, żeby kibice przyszli w większej ilości i żeby później wszyscy razem się wspólnie cieszyć, bo taki sukces no, nie zdarza się często i świętujmy, bo od tego jest drużyna, od tego jest awans. Pogratuluję tego awansu, tego powrotu do Ekstraklasy i tego
co w tym roku wywalczyliście przy kroju całego sezonu na boisku? No tak, dziękujemy bardzo z tego i bardzo się z tego cieszymy. Na pewno była to bardzo ciężka droga. Wiadomo, były wzloty i upadki, były upadki i wzloty. I za każdym razem, mimo wszystko, jakby nie patrzeć, potrafiliśmy się podnieść gdzieś tam po ciężkich seriach. Tutaj ewidentnie było widać siłę drużyny, ten kolektyw, tą jedność. Dzięki temu zawsze się podnosiliśmy i dzięki temu przede wszystkim wywalczyliśmy ten awans. W takim razie no, w sobotę w Bełchatowie pożegnamy Ciebie jako zawodnika GKS-u Bełchatów. Spędziłeś w Bełchatowie chyba też wyjątkowe chwile i ten klub też dał Ci wiele, bo dał Ci tą możliwość wypromowania się. No tak, rzeczywiście. Tutaj sentyment na pewno zostanie bardzo duży, bo rzeczywiście te momenty były ciężkie momenty, ale były też piękne momenty, tak jak ta chwila teraz. I na pewno, no dużo, rzeczywiście dużo też zyskałem, będąc tutaj w GKS Bełchatów. Z tego klubu dostałem powołanie do reprezentacji Polski, co oczywiście marzy każdy zawodnik. I z tego bardzo również się cieszę. Oczywiście jestem wdzięczny chłopakom z drużyny, ponieważ naprawdę tworzyliśmy bardzo dobrą atmosferę wewnątrz i zgrany kolektyw. Byliśmy jednością i chciałem też podziękować przede wszystkim naszym też kibicom, którzy za każdym razem z nami jeździli, mimo tego, że gdzieś tam zdarzały się ciężkie serie. Oni zawsze byli z nami na każdym wyjeździe, wspierali nas. No i oczywiście sztab szkoleniowy, trenerowi przede wszystkim również dziękuję za to, że przez ten czas pomógł mi rzeczywiście wzbić się wyżej. Czy w takim razie też w drodze powrotnej dzisiaj do Bełchatowa ten uśmiech na Twojej twarzy zagości, bo nadal jesteś taki poważny, spokojny, stonowany? Nie, to na pewno bardzo mocno się cieszę z tego i jestem naprawdę szczęśliwy. Każdy z nas wie, jak to jest przed meczem. Każdy z nas bardzo mocno przeżywał ten mecz i może dlatego teraz te emocje opadają i gdzieś tam pojawia się jakieś takie zmęczenie, ale naprawdę radość jest ogromna i na pewno będziemy się długo z tego cieszyć. W takim razie w kilku słowach, dlaczego warto za tydzień przyjść na Sportową 3, pożegnać Maćka Wilusza, pożegnać się już naprawdę z pierwszą ligą? Przede wszystkim warto pożegnać ten sezon i drużynę, która awansowała, która przeszła bardzo ciężką drogę i wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście powinien pojawić się cały Bełchatów i cały Bełchatów powinien być dumny z tego, że z powrotem wracamy do tej ekstraklasy. I no to jest ostatni mecz, na ostatnim meczu każdy musi być, nie może nikogo zabraknąć tak naprawdę. I nawzajem sobie podziękujemy, bo wszyscy razem tutaj zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Awans przypieczętowany, tak jak słychać tutaj, wszyscy są bardzo szczęśliwi i na pewno ten awans to na pewno duża sprawa. Ale chyba dzisiaj tak trochę łatwo do końca nie było, no na boisku się wiele działo, wiele takiej nerwowości. Ten cel, który dzisiaj wywalczyliśmy, trochę plątał wam nogi? Nie do końca może plątał. No mecz na pewno o takim podwyższonym ryzyku, że tak powiem. No udało nam się wygrać. Strzeliliśmy szybko bramkę, później jakoś to kontrolowaliśmy. Może to z boku wyglądało jakoś nerwowo, ale mi się wydaje, że ten mecz kontrolowaliśmy. Uśmiech na twarzy jest, czyli mogę powiedzieć wprost, że ten ciężar z was już w końcu spadł. No tak, ciężar spadł, teraz zostaje tylko się z tego awansu cieszyć i powoli będziemy myśleli o odpoczynku. Ale to nie był łatwy sezon dla GKS-u, też jako faworyta, nad którym wszyscy upatrywali, że to my jako pierwsi będziemy sobie ten awans pieczętować, to my jako pierwsi będziemy się z tego awansu do Ekstraklasy też cieszyć. Dokładnie, tak jak tutaj Pan mówi, no nie było prosto od samego początku, myślę, że dobrze weszliśmy w ten sezon, dużo na początku meczu wygraliśmy, później gdzieś tam jakaś taka zadyszka trochę przyszła. Runda wiosenna też na pewno była w naszym wykonaniu bardzo dobra i tyle. No. Ta noc dzisiaj będzie długa, ale też długie może być pożegnanie w Bełchatowie za tydzień, na które chyba też warto już dzisiaj kibiców zaprosić. Na pewno zostaje ostatni mecz w Bełchatowie przed własną publicznością. Będziemy chcieli podziękować za cały sezon kibicom. I miejmy nadzieję, że będziemy w sobotę świętować jeszcze raz. Wszyscy się bardzo cieszymy, ponieważ no, spadliśmy rok temu. Chcieliśmy zrobić w tym roku awans jak najszybciej. Także było bardzo ciężko, ale zauważam, że zasłużyliśmy. Zasłużyliśmy z jakich powodów według trenera? Uważam, że przez całą rundę byliśmy dobrym zespołem, lepszym, nie ulicznie innym zespołom. Dlatego wywalczyliśmy to wszystko po prostu w
kolejarzy w Stróżach. Chcieliśmy właśnie zakończyć w Stróżach, nie czekać do ostatniego meczu z Handecją u siebie. Na pewno ciężar spadł teraz, ale to naprawdę to zasługa tego zespołu, że po prostu nie poddał się po trzech porażkach. Wygrała mecz, w jednym meczu u siebie z Flotą i jechaliśmy tutaj, żeby po prostu stawić kropkę na D. Trenerze, czyje nazwisko przed chwilą skandowała szatnia? Moje osoby sztabu trenerskiego, także to jest bardzo miłe, nie? Jest awans, jest sukces. Też jest chwila radości i cieszymy się z tego. No właśnie, z panem osobą, która jakby trochę gaśnie w cieniu Kamila Kiereś, osoby, która jakby też jest osobą pierwszego trenera, osobą, która jakby też ten sztab buduje, ale pan też ma swój wkład w ten sezon, który nie był trudny, znaczy był trudny, przepraszam, który nie należał do łatwiejszych, ale który kończy się wielkim sukcesem GKS-u Bełchatów. Wie pan, w każdej pracy jest tak, że najważniejszy osobą jest szef, to on, że tak powiem, koordynuje, że tak powiem, Sawka, masz rację. Najważniejszą osobą jest szef, pierwszy trener. To, że tak powiem, buduje strategię. Wszystkie osoby, które są w sztabie, pracują, że tak powiem, w jakiś tam sposób na sukces. Ale wiadomo, najtrudniejsze decyzje zawsze podejmuje pierwszy trener i to na niego spada, że tak powiem, odpowiedzialność za to, co się dzieje, że tak powiem, w drużynie. Nie tylko, że tak powiem, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, motoryczne, taktyczne, ale też jeżeli chodzi o, że tak powiem, budowanie, że tak powiem, struktur drużyny, transfery, zawodnicy, to jest najważniejsza osoba, jakby nie patrzył, nie? Ale nie mówmy, nie rozmawiajmy o pierwszym trenerze, kiedy rozmawiam z panem. Będzie to dla pana spokojny tydzień? Mniej pracy się nagle okaże, że będzie w tym budynku przy Sportowej 3? Myślę, że nie. Myślę, że jesteśmy na tyle... Pracujemy w takim klubie, gdzie profesjonalizm jest wymagany. Gramy, jeszcze mamy jedną kolejkę. Nie, to są... powiedz coś o mnie! To jest żart, nie? Wie pan, mamy jeszcze jeden mecz z Sandecją i też będziemy grali o zwycięstwo. Musimy zrobić analizę. Pracy będzie tyle co zawsze. Ale na pewno w lepszym nastroju. No jest to szczególna konferencja. Zdobyliśmy dzisiaj, wygrywając to spotkanie, awans do Ekstraklasy. Wracamy po rocznej nieobecności. Myślę, że jest to awans, na który zasłużyliśmy z przebiegu sezonu. W tej chwili mamy 60 punktów. Jesteśmy drużyną, która zdobyła 30 punktów u siebie, 30 punktów na wyjazdach, także byliśmy bardzo uniwersalni. Oczywiście zdarzały nam się w sezonie słabsze mecze, ale też zagraliśmy wiele dobrych spotkań takich, które kolorytem dodawały uroku tej pierwszej lidze, także myślę, że zasłużony awans. W pierwszej kolejności muszę podziękować swoim zawodnikom za tą trudną pracę przez cały rok, za te generalnie przede wszystkim za wytrwałość w takich trudnych chwilach, choćby po tych 12 spotkaniach bez porażki, kiedy przegraliśmy 3 mecze i powiedzmy takie grono tych ludzi, którzy w nas wierzyli, gdzieś tam się zawęziło, zespół nie pęknął, umiał sobie poradzić w bardzo trudnej sytuacji. Dzisiaj przede wszystkim zdobywając awans, myślę, że na trudnym terenie. Nie gra się łatwo w Stróżach, wiele zespołów tutaj przegrywało. Myślę, że kolejarz też dzisiaj się na boisku nie położył, także ciężko wywalczone i wybiegane zwycięstwo. Chciałbym też tutaj podziękować w pierwszej kolejności przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Konradowi Piechockiemu, prezesowi Marcinowi Szymczykowi za wsparcie w takich bardzo trudnych chwilach. No i przede wszystkim tym wszystkim kibicom, którzy rzeczywiście w nas wierzyli w tych najcięższych chwilach, którzy wierzyli w ten awans, także im też tutaj bardzo za to wszystko dziękuję. Myślę, że na takie szersze podsumowanie tego wszystkiego przyjdzie czas, powiedzmy w tygodniu, także tutaj nie chcę w tej chwili zabierać dużej głosu, bardzo się cieszę i taka informacja, GKS Bełchatów jest drużyną Ekstraklasy.
Sponsorem PGE GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna.